pociąg donikąd. Oczywiście wszystkich nowych widzów zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod filmem oraz zostawienia subskrypcji na kanale, tak aby czerwony przycisk stał się szary, oraz zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. A my zaraz będziemy ruszać. Z prędkością ograniczoną do 100 km na godzinę, co nam wskazuje semafor przed nami. W ogóle byliśmy 2 minuty przed czasem, nie wiem jak to jest możliwe. Ładnie, drzwi otwarte. Podoba mi się to. Odjazd. Odjazd. No to odjazd. Jedziemy. A z racji, który to tutaj tak trąbi ciągle? W Toroniu będziemy mieli 7 minut postaje. Tak miło. Tak, jestem ciekaw, jak jest odzorowana moja stacja. Czy się zgadza chociaż jakiejś z rzeczywistością. Tam to często jest. Gdzie bym nie jechał, czy se nad morze chcę pojechać, czy do Poznania, czy gdzieś do Torunia. A często jestem na tej stacji. Za każdym razem, nie? 2 razy co najmniej. No. Zobaczymy jak odzorowali ją w symulatorze. Jestem ciekaw. Odejmujemy mocy i jedziemy. Open Rails jest to symulator, w którym długo się jedzie, tak powiem. Te stacje są rzadkie. Witam serdecznie, panie Mati MK. W ogóle muszę jeszcze coś z Train Drivera nagrać, ale to poza transmisją na żywo. Od Train Drivera Train Driver się nie nadaje na transmisję na żywo. Ewentualnie, jak będę już mógł być dyżurny, to wtedy się pomyśli o zrobieniu transmisji na żywo. Pociąg jedzie z kontenerami. Jeszcze tutaj jest możliwość wybrania rozkładów jazdy taki, że pociągów będzie mniej jeździć, nie? Ale ja chciałem tak mieć często, że te pociągi jeździłem. Tak realnie. Postoimy sobie pod semaforem. Kiedy S1? Kiedy S1, panie? Nie ma. Wszystkie na S2. Nie ma nigdzie S1. Jaka następna stacja? Masz pan tu napisane. Z nagrywaniem TD2 jest taki problem, że mój komputer nie wytrzymuje transmisji na żywo z TD2 już, nie? Po prostu jest to dobra grafika. Jakbym był w dyżurnym ruchu, to bym się nie przemieszczał, więc by to pozwoliło na to, żebym uzyskał stabilną ilość latek. A tak to wiecie, drodzy Państwo. Lipa. Jako dyżurny ruch, to się ciągle coś dzieje. Chociaż. Witam serdecznie, panie Winciarz 28. Dziękuję bardzo za piękną subskrypcję. Jaka następna stacja jest tu podany w rozkładzie jazdy? Właśnie pokazuję myszką, to jest nasza następna stacja nad myszeczką. Wtedy dwaj z grupie banująca friko. Zgodzę się z panem. Sam dostałem permanentnego bana za multikontur, którego nie miałem. No ale no niestety nikt nie chciał w to uwierzyć, mówili, że system się nie myli. No się pomylił, no ale no cóż, no co ja mogę na to poradzić? Ale no w końcu mi się udało wywalczyć unwana, no. Po iluś tam latach starań, może 2 czy 3. Pociąg w całości? Możemy pokazać, mamy czas. No i wygląda pociąg w całości. Tak. Może tak. O. Pięknie. No i wygląda pociąg w całości. Panie Windziarzu, ta gra jest darmowym symulatorem dostępnym do pobrania z oficjalnej strony symulatora. Musimy zachować ostrożność. Dajcie nam tu wskaźniki umiejscowieni. O, będzie ograniczenie do 100 km na godzinę, więc tu trzeba zwolnić. A następnie będzie do 150 km. że zwolniliśmy w takim wypadku do 100 km/h. Wjeżdżamy w strefę ograniczenia i wyjeżdżamy. Aha, taki rozjazd był po prostu. No rozumiem. Więc kręcimy nastawnikiem jazdy na pełną moc, aby się rozpędzić do prędkości rozszlakowej. Zrobić multikonto? Szczerze powiem panu, nie mam pojęcia, bo nigdy nie robiłem. Tyle mogę panu powiedzieć, że nigdy nie robiłem, więc nie wiem, jak można tam. Nie wiem, jak panu zrobić. Mam zielonego pojęcia. Jak oni to w ogóle wyłapują, że to jest multikonto, nie wiem, adresy IP sprawdzają, czy co? Nie wiem, ja naprawdę ciężko jest to powiedzieć. Ciekawe, czy dostaniemy wjazd na wprost, czy w jakiś inny peron? No zazwyczaj nie ma ten pociąg chyba wjazdu na wprost, jak się nie mylę. Tylko musi przejechać przez rozjazdy. No i będzie ograniczenie do 120. Więc zwolnimy, ale tym razem hamulcem pomocniczym. Tak jest, tutaj też coś takiego jak hamulec pomocniczy. Nazywa się on Engine Brake. To jest hamulec lokomotywy. Zamiast hamulec silnikowy, którego ta lokomotywa nie posiada, no ale nawet. Już nie będziemy się czepiać szczegółów. Na 120. Szamotuły? Ej panie, to nie ma szamotów po drodze. Skąd pan żeś to wziął? 80 ograniczeń. A tu nie ma szamotu, na pewno nie. Maile na całego banują. No trzeba zrobić innego maila i wtedy spróbować, jak banują maila, nie? Czy są zagraniczne trasy? Nie mam zielonego pojęcia. A, panie widzisz? Także nie zagłębiałem się w to osobiście, powiem. Ja szukałem typowo polskich tras, no jako już no... Chodzi tu nam o polskie lokomotywy i polskie trasy najbardziej. Jakbym chciał zagraniczne, to bym sobie... Zazwyczaj, panie Michu, mówią, że prosimy o wybranie bagaży oraz rzeczy osobistych. Rzeczy podanych. Zagubów do brązy oraz popytu. Szlakowa 30 będzie. Rzecz niemożliwe, ale... Skoro tak mówią, następny semafor postój. My mamy wjazd na peron trzeci czy czwarty. Czwarty, aż tak daleko. Tak, tutaj początek wjazdu się zgadza, tak ten wjazd wygląda mniej więcej. Tu się muszę z nimi zgodzić. Ale tu nie ma 30 od tego momentu. Nie ma takiego wjazdu na 30 to. Trzydziestki w tym peronie nie ma na pewno. Dobra, jak to wygląda? Na pewno nie tak jak jest to polne drogi. Co to ma być? To ostatnio to modernizowali, są budynek też jest zmodernizowany aktualnie. Tak jakby się ktoś pytał. Teraz wcale tak nie wygląda. To jest wiadukt drogowy. Tak, tam się przejeżdża pod wiaduktem, to się zgadza. I tu się wjeżdża na wiadukt, to też się zgadza i tu jest dalej też most kolejowy, to się zgadza. Ale tu nie ma na pewno drogi gruntowej. Tak, mam taką satysfakcję, zgadza się, ale bardziej mam satysfakcję, jeżeli robię to w maszynie. No jest to bardziej realistyczny symulator od tego. Wyjście do miasta, nie ma takich napisów. Oszukują. Ale tak jest tutaj takie zejście. Zgadza się. Ten dworzec tam jest teraz modernizowany akurat. No cóż, no musimy już jechać. Może bym coś ciekawego powiedział, ale skoro musimy już jechać, to jedziemy, nie? Nie przedłużajmy, nie opóźniajmy składu. Już tam jest ta 30, to niech sobie będzie, przejedziemy tak. Będzie tam naprawdę ona była. Dobra. Tak, następna stacja to Rojków. I to już mamy prędkość szlakową 120 na godzinę i myślę, że taka będzie już nam towarzyszyła. No chyba tu nie ma zmodernizowanej trasy, jak się nie mylę. pytanie, a te dźwigi tutaj jak z jakiegoś portów, to co one tu robią? Jak normalnie portowe, nie? Jak portowe.